Siemaneczko, ziomeczki, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem oczywiście Croxy. No i co, jak dobrze wiecie, na Steamie mamy takie odznaki za służbę. Ja tych lat służby dzisiaj kończę 4, więc dzisiaj robimy sobie takie opening na 4 lata właśnie mojego profilu na Steam, mojej służby, że tak powiem. No i co, dzisiaj jest 27 października 2015 roku, o dziwo. Pierwszy raz udało mi się tą odznakę odblokować. No i co, będziemy sobie otwierać dzisiaj skrzyneczki. Takie oto skrzyneczki i jakieś te pojemniki z naklejkami. Więc my już tutaj przenosimy się do Counter-Strike'a. No i co, tak jak wspomniałem, mamy tutaj koło. Czekajcie, policzę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście mamy tutaj skrzynek. W tym mamy tutaj cztery skrzynki, te nowe, na właśnie 20-lecie Counter-Strike'a. I tutaj kapsuły, również pojemnik z naklejką właśnie, również za 20-lecie Counter-Strike'a. Przypominam, że jeszcze nigdy nie trafiłem kosy w CS-ie, no bo na stronach to się trafiało. Więc mam nadzieję, że może dzisiaj elektronik tam złoty, no nie, to jest żart, dobra. Więc mam nadzieję, że dzisiaj, no może by się udało taką koskę moją pierwszą dropnąć na te 4 lata profil na Steam. Nie obraziłbym się, tymczasem w drugim pojemniku leci res. No i co, teraz lecimy z tą skrzynką, z właściwie pojemnikiem z naklejką właśnie na 20-lecie Counter-Strike'a. Była tam Dragon Lora. Jest! Ej! Ale ładna ta naklejka jest! Chwała królów! Ej, ta naklejka jest naprawdę masna! A ile ona kosztuje? Ale to jest na pewno profit to jest. Czekajcie, już sprawdzam. Naklejka kosztuje, no, 10-9 zł. Ale naklejka jak najbardziej mi się podoba, więc myślę, że póki co ją sobie zachowam. No i co? Dawno nie otwierałem skrzynek, nie pamiętam tego uczucia. Lecimy ze skrzynką Prisma pierw. Jak ja dawno nie robiłem takiego openingu skrzynek w CS-ie. To jest naprawdę coś niesamowitego. W ogóle ja nie kojarzę praktycznie tych skinów, nie? Bo, no tak jak mówię, dawno nie otwierałem żadnych skrzynek, więc nie mam pojęcia, jakie skiny są w niektórych właśnie pojemnikach. No ale na pewno póki co nic dobrego się nie zanosi. Kolejna skrzynka Prisma. Lecimy. Mam nadzieję, że przyniesie mi szczęście to moje 4-lecie profil na Steamie. Jest kałaszek niezbadany. Zostawię sobie go póki co. Albo wiecie co? Ten kałaszek leci na giveaway'a, więc jeżeli chcecie go wygrać, to napiszcie komentarz, dlaczego to wy właśnie mielibyście wygrać. Zostawcie łapkę w górę. Sub z dzwoneczkiem oczywiście i macie szansę właśnie takiego kałacha dostać. No i co, lecimy z kolejną skrzynką Prisma. Nawet na jakiegoś czerwonego bym się nie obrali, ok? Ale póki co, no, od tego czerwonego daleko. Jest kolejne MP7. No i co, z tą klacz polecimy, nie? Wydałem koło 100 zł, więc no niby niedużo, ale no fajnie by było, jakby coś dobrego poleciało. No tutaj znowu nic nie trafiliśmy. Kolejna skrzynka Prisma. Ta M4 jest fajna, naprawdę bardzo mi się podoba. AWP-ka również jest spoko, ale wypadł na Galil, którego w ogóle nie używam. No i co, lecimy teraz z tymi na 20-lecie CS-a i zaraz polecimy sobie z tamtą jeszcze. Tutaj ta kosa jest, ta Classic Knife, więc na pewno jakbym trafił, no, no to jest żart! Jakbym trafił taką kosę na 20-lecie CS-a, to z pewnością bym ją sobie zachował. Zwłaszcza, że teraz żadnej kosy nie mam po tym nieszczęsnym openingu. 1000 kapsuł. Znowu różowy przeleciał. Ej, to jest hit. Mamy 5-7, patrzcie w ogóle, easter egg, nie? Masne. Taki 5-7. Dobra, 3 skrzyneczki zostały, no. No standardowo ja nic nigdy nie trafię w tych skrzynkach w CS-ie, nie? Ludzie potrafią jedną skrzynkę otworzyć, dostać kosę. A u mnie to trochę by to trafienie kosy zeszło. Ja w ogóle bardzo chciałem wbić, nie wbić, tylko trafić kosę, jak jeszcze było to w starym menu w CS-ie. No ale widocznie, no, nie było mi to dane, a tyle tych skrzynek tam otworzyłem, że to jest naprawdę szok. I chyba już się nigdy nie doczekam, że taką kosę trafię. Dobra, ostatnia skrzynka, CS20. Nawet ta AWP-ka, no fajna jest, famasik też myślę, że fajny. No nawet taki famasik ten opening by zwrócił, ale o. Moje pieniądze. Dobra, reasumując, morał dla was, nie polecam otwierać skrzynek w CS-ie. Naprawdę serdecznie, z całego serca nie polecam. Nie wiem, ile muszę pieniędzy wydać, żeby coś tutaj dropnąć, no ale nam przynajmniej ta naklejka za 9 zł cały, więc
Dobra, ja się z wami żegnam. Przypominam wam oczywiście o konkursie tutaj na tego kałaszka. Niezbadany. Sub z dzwoneczkiem. Jakiś komentarz, czemu wy mieliście by wygrać. Czemu wy mielibyście wygrać z trade linkiem. Łapka w górę. No i co? Ja się z wami żegnam. Do następnych odcinków. Trzymajcie się i piona.